Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam amerykańską motoryzację, szczególnie tę starszą, klasyczną, bo może nie były to samochody wyrafinowane, może nie były najlepszej jakości, ale miały w sobie coś, a to coś to przede wszystkim była wspaniała, pięknie rycząca V8. No i taka stylistyka. I takich samochodów amerykańskich było kilka, nie tylko sportowych jak Corvette czy Viper, ale także takich jak na przykład Jeep Grand Cherokee. I dzisiaj taki Grand Cherokee nowy zaparkował u nas w garażu i sprawdzimy, ile ma jeszcze wspólnego z amerykańską motoryzacją. No więc motoryzacja amerykańska w 2023 roku wygląda tak, że Jeepa Grand Cherokee z V8 już nie kupimy. Nie tylko w Europie, ale nawet w Stanach Zjednoczonych. Słynne 5-7 po prostu wycofano z oferty. To raz. Dwa, w Europie nie kupimy nawet Pentastara, czyli silnika 3-6 benzynowego V6, bo w Europie nie jest oferowany. W Europie dostaniemy wyłącznie to, czyli 4 cylindry z Fiata, a w zasadzie z Alfy Romeo. Pojemność 2 litry. Wygląda to śmiesznie, co najmniej w amerykańskim samochodzie. 280 koni mechanicznych. Ale oprócz tego silnika spalinowego jest tutaj jeszcze silnik elektryczny wbudowany w skrzynię biegów. I razem pełna moc całego tego zestawu to 380 koni mechanicznych i 627 Nm. Coś takiego. Dużo mocy, dużo momentu obrotowego, ale to wszystko w PHEV-ie, czyli w hybrydzie typu plug-in. Nie ma tutaj już alternatora, tylko jest generator. Ten silnik elektryczny, który tutaj jest w tej skrzyni biegów, zastąpił konwerter momentu obrotowego. Instalacja 400-woltowa i oczywiście oprócz tego jeszcze bateria, która jest w podłodze i ma 17 kWh pojemności. Teoretycznie wystarczy to na przejechanie 50 km, natomiast maksymalna moc ładowania to tylko 7,4 kWh ze standardowego gniazdka Type 2, czyli w takim domu, jak macie takiego wallboxa, no to będzie 2,5, bardziej 3 godziny, żeby naładować tę baterię 17 kWh do pełna. I przejedziecie na tym około 50 km. 48 to jest taka wartość, jaką podaje Jeep, do 51 w mieście. Ale oczywiście to też zależy i od warunków pogodowych, i od tego, jakim stylem jeździcie, a także tego, z jaką prędkością, bo na przykład może jechać do 135 km na godzinę po autostradzie. Natomiast przyznać trzeba, że o ile nie ma już tutaj amerykańskiego napędu, to wygląda nadal po amerykańsku, ale po amerykańsku nowocześnie. Mamy ten charakterystyczny grill Jeepa, ale już mamy też wąskie lampy, oczywiście tutaj już LEDowe, tej technologii. Technologii tutaj jest bardzo dużo, w naszej wersji Summit jest nie tylko na przykład wyświetlacz head-up, ale jest nawet system rozpoznawania w nocy, kamera na podczerwień. W wersji Summit, która kosztuje 487 tysięcy złotych, czyli prawie pół bańki, mamy już pneumatykę. I ta pneumatyka działa tutaj niesamowicie skutecznie. I to jest położenie minimalne, czyli najniższe. I sam jestem bardzo ciekaw, jaka jest różnica pomiędzy położeniem najwyższym a najniższym. Tutaj mamy teraz 82 cm do nadkola równiutko i zobaczymy, o ile uda się go podnieść. No i mamy teraz na maksa podniesionego. Zobaczcie, jak tutaj się nawet odległość góry koła do błotnika zwiększyła. 82 cm tam były, 93 cm. 11 cm się go podnosi, to naprawdę dużo, a wówczas prześwit w tym najwyższym położeniu to prawie 28 cm. Więc naprawdę jak na samochód, który jest SUV-em generalnie, to nadal pozostał prawdziwą terenówką. Głębokość brodzenia to 61 cm, czyli o, tu, jak tak będzie, no to pomimo, że są baterie w podłodze, to podobno zostały zabezpieczone w taki sposób, że normalnie możecie brodzić tutaj do tej linii i nic z tymi bateriami nie ma prawa się stać. I to nie jedyna umiejętność terenowa Jeepa. Przynajmniej tak twierdzi sam Jeep, ponieważ napęd cały tutaj nadal jest stały, czyli 4x4 z dowolnym przerzucaniem pomiędzy przodem a tyłem, a to właśnie dzięki zastosowaniu tego silnika elektrycznego wbudowanego w skrzynię biegów. Co więcej, jak jedziecie sobie stabilnie, to ten napęd na 4 koła na przykład na autostradzie potrafi odłączyć oś, ale przed nią jest samochód wtedy napędzany tylko osią tylną, bo wszystko przechodzi sobie przez tę skrzynię biegów i przez wał. I nadal mamy tutaj ten napęd Quadra Drive, jak wspomniałem, z różnymi trybami jazdy, a nawet z reduktorem. Niestety, jak samochód jest tak wysoko podniesiony i otworzycie sobie bagażnik, to dostajecie
wysoki próg załadunkowy i nie macie tutaj żadnego przycisku, żeby sobie obniżyć samochód i wrzucić bagaże. Musicie to zrobić ze środka. Inny problem to to, że ten bagażnik jest bardzo płytki. Co jest dziwne, bo tutaj nie mamy przecież żadnego akumulatora, bo on jest pod podłogą. Tu mamy tylko akumulator 12-woltowy, ale oprócz tego mamy, zobaczcie jakie koło. W zasadzie to nie wiem, czy to jest dojazdowe, czy to jest zapasowe. Felgi tutaj mamy 21 cali u nas. Nie, to jest dojazd zdecydowanie, bo jest określone, że 80 na godzinę, ale w każdym innym normalnym aucie to koło mogłoby śmiało pełnić rolę standardowego koła. O, Jeep już nie pozostawia wątpliwości żadnych co do tego, z jakim koncernem zawarł współpracę. Stellantis to taki włosko-niemiecko-francusko-amerykański twór. I w Jeepie też to widać, nie tylko tą jeżeli chodzi o tę jednostkę 2.0, która jest pod maską i ma 280 koni, jest montowana na przykład w Alfie Romeo Stelvio, ale także jeżeli chodzi o całą platformę tutaj, bo ta platforma pochodzi również ze Stelvio. Tak, Jeepa Grand Cherokee zbudowano na platformie Alfie Romeo Stelvio. Zobaczcie, gdzie tu nawet, żeby tak nie weszła duża walizka, naprawdę, to słabo, bardzo słabo. No tak już wejdzie, ale wtedy marnujemy mnóstwo przestrzeni, bo zobaczcie, tak to wypełniamy i tutaj no dobrze, no może jakieś plecaczki, coś tam może wejdzie, bo na pewno nie walizka kabinowa ze względu na nadkole. Tutaj no tak jest nie za fajnie. Żeby było trochę fajniej, no to musicie zdemontować tutaj to i te walizki postarać się przewieźć w ten sposób. Tak, i wtedy tutaj wejdzie trzecia i jeszcze jakieś kabinówki, zamknie się bez najmniejszego problemu. I to jedyny sposób na to, no może jeden z dwóch, nie jedyny, no bo inny jest taki, że będziecie mieli jakieś miękkie walizki albo po prostu zagospodarujecie tę przestrzeń większą ilością kabinówek. W tym punkcie programu zazwyczaj siadam z przodu, żeby się ustawić wygodnie i sprawdzam miejsce za sobą. Ale dzisiaj będzie trochę inaczej, ponieważ tutaj mamy, moi kochani, elementy sterowania, włączanie ekranu pasażera i mam przed sobą trzeci ekran. Wszystkie one, i cyfrowe zegary, i ten ekran tutaj, i ten przed pasażerem, mają po 10 cali. Po co jest ten? A na przykład po to, żebyście mogli sobie podłączyć konsolę do gier, w tym przypadku Xboxa. Tam z tyłu jest gniazdo zasilania. Obsługuje urządzenia o napięciu do 230 W i o mocy do 150 W. Co ciekawe, mogłoby przecież więcej, gdyby ta energia pochodziła na przykład z akumulatorów, to wystarczyłaby przetwornica podłączona do tej instalacji tutaj elektrycznej i moglibyście nawet, nie wiem, 2 kW na przykład. HDMI Out to TV. Raz. Proszę bardzo. Xbox One, gdybyśmy mieli lepszy kabel HDMI, to byłoby lepiej. O, odłączone. Natomiast jeżeli nie oglądacie HDMI, to możecie sobie wideo podłączyć na USB, czyli wkładacie tutaj USB albo USB-C, bo są dwa takie gniazda, zobaczcie, zostały zdublowane i to jest akurat fajne. Macie też wyjście AUX i jeszcze jest do tego gniazdo zapalniczki, więc komplet wszystkie różnego rodzaju gniazdek. I cały ten ekran jest zrobiony w tak zwanej technologii prywatyzacyjnej, to znaczy ma takie szkło zrobione, że kierowca nie może na nim niczego zobaczyć, nawet tutaj jakby ktoś stał z boku, to też tego nie zobaczy. O, widzicie, bo pod kątem prawie w ogóle tego nie widać, znaczy w ogóle tego nie widać. I takie opcjonalne ekrany mogą mieć też pasażerowie z tyłu, tylko trzeba za to dopłacić 12 tysięcy złotych i to jest w zasadzie jedyna opcja, jaką do wersji Summit można zamówić. Pasażer siedzący tutaj ma sporo więcej rzeczy umilających podróż, bo oprócz ekranu ma na przykład pełną tutaj możliwość sterowania fotelem i do przodu, i do tyłu, i nawet tutaj ta część pod uda się wysuwa i nawet tutaj, o, mamy to, czym się, co tu, czym się to steruje, co to jest? Ale oprócz tego też taki przycisk magiczny, który włącza masaże i masz jej tutaj ich kilka, na przykład wysoką intensywność, średnią, dolna część pleców, stretching dołu pleców, natomiast nie masuje Wam dupci, tylko masuje same plecy, ale naprawdę wyczuwalnie i przyjemnie. A jeszcze zanim siądę na tą kanapę, to wykonanie naprawdę jest zajebiste, naprawdę zajebiste. Amerykanie zawsze robili tandetne te samochody, ale mam wrażenie, że jak zaczęli współpracować z Europejczykami, to nauczyli się robić i z fajnych materiałów, bo to jest przyjemne w dotyku, to jest przepięknie uszyte i skórzane, tu jest skóra, to wszystko jest obite skórą i naprawdę bardzo porządnie zrobione. Nawet to drewno jest prawdziwe.
nie sprawia wrażenia plastikowego. No, głos wydaje z siebie taki pusty, ale zmontowane jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Tu deska rozdzielcza to samo. To wszystko jest tutaj mięciutkie. Gdzieś tam, gdzie niegdzie, takie niedoskonałości się pojawiają, że tam złe spasowanie elementów na przykład, albo o, tutaj się to lekko ugina, ale to są pierdoły i to jest level, 2 levele, 10 levelów wyżej niż to, co nam kiedyś oferowali Amerykanie w swoich samochodach. Szeroki otwór drzwiowy, więc wygodnie się wsiada. Czask drzwiami. No, powiem Wam, że na nogi to spodziewałem się więcej miejsca nieco. Źle nie jest, bo nadal mogę nimi ruszać. Bardzo dobre podparcie tutaj pod uda, troszkę wyżej jest ta kanapa, więc w porządku. Dużo przestrzeni na stopy pod tym fotelem. Nad głową, no, mogłoby być zdecydowanie więcej tego miejsca również. Więc jak na tę klasę samochodu i te gabaryty, to jest średnio, o tak bym powiedział. Nie jest idealnie, dramatu nie ma, ale jest średnio. Siedzenia mają podłokietniczek, tutaj środkowe z uchwytami na kubki. Składają się w proporcjach na szczęście 40-20-40. Gdzie je się składa w ogóle? A, pewnie tymi samymi wajchami, czyli o, w ten sposób to, a tamto w ten sposób. A, czyli nie ma 40-20-40. To złudzenie optyczne było tylko od tamtej strony. Czyli jednak 60-40. Ładny głośniczek, nie? Ale to już jest plasticzek. Głośniczek i plasticzek. Czerwony stoliczek. Wolelibyśmy, żeby w takich sprzętach audio jak Macintosh, czy właśnie był taki bardziej stal, albo aluminium, albo jakiś metal taki szlachetny. Firana jest w oknie i ładnie ukryta tutaj w podszybiu. Ale odkryłem, do czego służą te klawisze na przycisku do regulowania oparcia, tam jak przy fotelu pasażera pokazywałem. One pompują boczki tutaj. Jak przytrzymujecie w górę, to Was tutaj zacieśnia, natomiast nie dolnej partii, tylko wyłącznie boczki. A jak na dół naciśniecie, to luzuje. O, tu sobie tak poluzujemy. Natomiast no jest tutaj trochę tych mankamentów w wykonaniu. Zobaczcie na przykład, jak jest wykończona tutaj skórą kierownica. Ta skóra jest tutaj pomarszczona w tym miejscu, tutaj jest po prostu źle uszyta, źle tutaj wsadzona nawet w ten ornament, tak to można nazwać. Za to bardzo podoba mi się intuicyjność obsługi. Po pierwsze, ekran działa naprawdę szybciuteńko. Proszę bardzo. Jest czytelny, zupełnie inaczej niż w niektórych samochodach grupy PSA, choćby w Peugeotach, Citroenach czy w Oplach. Czy już nie grupy PSA, tylko Stellantisa, tylko tego europejskiego. Tutaj to wszystko jest jakieś takie czytelniejsze i przyjemniejsze. Fajnie, że klimatyzacja pozostała oparta na fizycznych przyciskach i pokrętłach. Jest bardzo czytelna, możecie sobie włączać ogrzewanie foteli, czy wentylację foteli, ogrzewanie kierownicy. Wszystkim tutaj w klimatyzacji steruje się przyciskami. Szkoda, że te przyciski są na tle całego wnętrza takie tanie dosyć, plastikowe, jak z jakiegoś najtańszego samochodu japońskiego czy koreańskiego. Natomiast z klimatyzacją możecie też sterować sobie, o tutaj stąd wszystko, i zwiększać temperaturę, i zmniejszać, i włączać ogrzewanie, i te i wentylację tych foteli. A teraz jeszcze test płyt na tej pneumatyce w standardowym położeniu i auto. No jak to pneumatyka. Wygodnie, bardzo ładnie wybiera nierówności, świetnie wręcz. Czuć sztywność całej konstrukcji, bardzo dobrą. Natomiast dosyć głośno to robi. Nie wiem, czy to jest kwestia opon, ale słychać pracę zawieszenia. Każdy przejazd przez te... O Jezu. A im wolniej, tym gorzej. No, spodziewałem się lepszego wygłuszenia od podłogi w tego samochodu, szczególnie, że tutaj mamy baterię, która dodatkowo powinna akustycznie wszystko izolować. Domyślnie, jak wsiadacie, to on działa na układzie hybrydowym i zużywa baterię, dobiera sobie sam, kiedy włączyć elektryka, a kiedy już włączyć silnik spalinowy. Możecie jednak wymusić sobie tryby pracy. Nie pokrętłem tutaj, nie z ekranu, tylko specyficznie umieszczono te tryby tutaj nad pokrętłem do włączania świateł. I są 3 takie tryby. Jeden to jest hybrid. Teraz, o, włączyłem hybrydowy i od razu, słyszycie, działa silnik spalinowy. Elektryk, w którym przed chwilą jechałem, i jeszcze jest tryb e-safe. Ten tryb e-safe ustawia się tutaj, jak wejdziecie w e-safe, to sobie docelowy poziom naładowania akumulatora wybieracie, albo ładowanie akumulatora od razu, tak jak teraz jadę. Ale ja sobie włączę teraz elektryka. Pokazuje nam, że mamy 56% baterii i zasięg na 25 km na tym elektryku. Postaramy się troszkę tej energii zachować na zrobienie 0-100, żebyśmy mogli też sprawdzić, w ile on będzie przyspieszał od 0 do 100 na godzinę. Moc silnika elektrycznego tutaj to około 100 koni mechanicznych.
No, ale nawet teraz miałem tryb elektryk, a on i tak włączył mi silnik spalinowy. Nie jest tak jak w niektórych samochodach, że dopiero uruchomienie kickdownu, czyli wbicie nogi w pedał gazu na maksa, powoduje, że włącza się silnik spalinowy. Tutaj dzieje się to znacznie wcześniej. Tutaj trzeba obserwować ten wskaźnik, żeby z tą mocą nie przegiąć, bo jak o, przegnę, to od razu mi włączył tego spaliniaka. Nie, nie lubimy takich rozwiązań. Lubimy, jak ten spaliniak włącza się dopiero w momencie, kiedy kickdown wciskam w trybie elektrycznym. Nie wiem też, o co chodzi dokładnie, bo napisali w danych technicznych, że maksymalna moc netto silnika elektrycznego to 153 kW, ale maksymalna moc po 30 minutach silnika elektrycznego to już tylko 67 kW, czyli mniej niż połowa. O co kaman w ogóle? Nie rozumiem tego sformułowania, co mu się nagle po 30 minutach się przegrzewa bateria i mniej mocy ma? Jakaś bzdura piramidalna, no ale tak jest napisane. Niemniej, no nie zachwyca pracą ten plugin, tak jak od razu się do niego wsiądzie, mówię, bo chcecie, o, mocniej troszkę przyspieszyć i od razu ten silnik spalinowy zaczyna gdzieś tam się za szybko i za wcześnie włączać. Być może to jest kwestia ograniczenia tej mocy po 30 minutach, ale nie jadę jeszcze 30 minut. Więc naprawdę nie wiem, trudno mi wyrokować. Mogę tylko swoje subiektywne odczucia tutaj wyrażać, co niniejszym czynie. Plus za to, że niezauważalnie w trybie elektrycznym zmienia biegi. To efekt tej konstrukcji specyficznej, gdzie ten silnik elektryczny jest wbudowany w skrzynię biegów zamiast konwertera momentu obrotowego. No i takie odczucie jest tego, że on robi to płynnie, bardziej jakby jechał ze skrzynią ECVT niż z klasycznym automatem. Jak sobie wejdziemy w tryb hybrydowy, to jest napisane, że dostosowuje się automatycznie do najbardziej wydajnej jazdy. Czyli korzysta i ze spalinowego silnika, i korzysta sobie z elektryki, zależnie od potrzeb. Teraz pokazuje nam na przykład, o, że jedziemy na elektryce. Natomiast jak już ten silnik spalinowy się załącza, to trzeba przyznać, że załącza się niewyczuwalnie w zasadzie, tylko go słyszycie, że on się uruchomił, ale nie ma tu żadnego szarpnięcia, to jest wszystko płynne i gdyby nie dźwięki dochodzące waszych uszu, to w zasadzie byście się w ogóle nie zorientowali, że spalinowy motor się załączył. Ma też tryb sportowy. Jak wejdziecie sobie w tryb sport, no to z automatu uruchamia właśnie tryb hybrydowy zamiast elektrycznego. Jeszcze się obniża dodatkowo, zobaczcie, do najniższej pozycji w tym momencie, o 2 stopnie, bo w położeniu auto on jest na środeczku, a w położeniu sportowym jest 1 stopień niżej, czyli pewnie jak tutaj 1, 2, 3, 4, 5, jakieś 2 cm mniej więcej się obniżył. 2, 2,5 cm się obniżył w trybie sportowym, po to, żeby też mieć większą sztywność tych amortyzatorów i być bardziej opływowym. No dobra, rozpędzamy się do prędkości autostradowej. Już więcej nie mogę wcisnąć pedału gazu w podłogę, bo mi... O, i włączył spalinowy silnik. No ch**i jeden, no! I mryga mi tu elektryk. Za każdym razem, słuchajcie, już włącza teraz silnik spalinowy. I elektryk lampka mi tutaj mryga, co znaczy, że nie jadę w trybie elektrycznym, tylko jadę w trybie hybrydowym, już w okolicach 100 km na godzinę. Teraz jadę w trybie elektrycznym, dobra. Próbujemy się rozpędzić. Jest tutaj elektryk. Dobrze, 103, 104, 105. 105 jadę. I już nie mam elektryk, bo już mi tutaj mryga. Mimo, że tu mi się świeci elektryk, to mi tutaj mryga kontrolka niebieska na przycisku elektryk, co znaczy, że jadę już na silniku spalinowym. No dobra, teraz mam 120 i jeszcze nie włączył mi silnika spalinowego, czyli tak jakby do tej zadanej, do tej prędkości 120 musiał sobie włączyć silnik spalinowy, żeby do niej dojść, dojechać, dociągnąć, dotrzeć, a już teraz utrzymuje tylko na elektryku. I zobaczcie, od resetu nawet mam średnie spalanie 5,8 litra. To co będzie, jak mi się rozładuje całkowicie ta bateria? No, już włączył mi się silnik spalinowy, bo powyżej 130 jadę. Teraz się wyłączył, ale już kładę delikatnie nawet nogę na pedale gazu i od razu mi włącza silnik spalinowy. Taka względna prędkość, jaką jest w stanie utrzymać na tej elektryce, to takie 120 km na godzinę. Te 135, które podaje producent, żeby do nich dojechać, jest, zobaczcie, jakie trudne. To było delikatne tylko wzniesienie, a on już włączył motor spalinowy. Natomiast jest cichuteńko. Jeżeli chodzi o taką ciszę w środku, to jest naprawdę petarda. Bardzo dobrze wyciszony i jak jest równa ta nawierzchnia, tak jak tutaj, a nie spłyt, to zawieszenie się nie daje we znaki, nie słychać też szumu opon specjalnego. A radio jak gra?
Wydaje mi się, że te głośniki rzężą lekko. No, ale tak jak ten zakręt tutaj troszkę ostrzej pojechał bardzo ładnie, stabilnie, płynnie. No mówię, w ogóle już nie amerykański styl. Tutaj czuć wpływ europejskich inżynierów, konstruktorów, tych z Alfy Romeo szczególnie. Nawet pomimo tej masy, słuchajcie, on tutaj nie wypluwa go przodem pod sterownię. Wow! No teraz mnie znowu zaskoczył bardzo pozytywnie. 3 km zasięgu. Dobra, to ja wejdę w tryb hybrid, bo teraz musimy mu zmierzyć przyspieszenie do setki na resztkach tego prądu, który mu został w akumulatorach, a to tylko 5% i 3 km zasięgu. W dodatku powiem wam, że ten realny zasięg tutaj na elektryce, w takich warunkach jak teraz jechaliśmy, to będzie może 30 km. Fakt, że auto troszkę stało na podjeździe włączone, więc ta klimatyzacja i sprzęty tutaj w środku zużywały energię, ale na Boga, no 17 kWh ma baterię, to nie jest mało. To on powinien te 5 dyszek to se tak łyknąć. A tutaj wychodzi na to, że jak zrobi 30, to już będzie dużo. No to próbujemy. Najpierw tak, żeby na elektryce osiągnął 100 na godzinę, jednocześnie, żeby nie włączył się silnik spalinowy. A 2 km ciągle mam zasięgu. I mam tryb elektryczny włączony. Oszczędza paliwo. Proszę bardzo, jest? Jest, prawda? No i co? Włączył spalinowy silnik od razu. I świeci się elektryk. Jestem tylko w elektryku. Dobra, spróbujemy bardziej gentle. O. No to to jest to, na co was stać. O. I już włączył silnik spalinowy. No kurwa mać! No powiem wam, panowie Stellantis, że straszny szajs ten wasz Jeep plug-in. No dobra, ale jak chcieliście, tak macie. Już włączył silnik spalinowy. Dobra, zdejmuję nogę z pedału gazu. W takim razie w ogóle. O, i tak, i będziemy, o, takie, że będzie to szarpane. Dobra, jestem na elektryce. Jestem jeszcze na elektryce. Tu jest wskaźnik, ale próbuję tak, żeby, wiecie, żeby nie włączyć silnika spalinowego, bo jak tylko go bardziej duszę, to od razu mam silnik spalinowy, który już raz się włączył. No dawaj, dawaj, mordo, dawaj. Dawaj. O, włączył się spalinowy, dobra. Niech mu będzie. Dobra, do 100 dojedźmy. Jest. 100. 38 sekund i 17 setnych. Doskonały. I teraz będą tłumaczenia, ale jakby była bateria bardziej naładowana, jakby zasięg był wnętrzy, większy. Przepraszam bardzo, wszystkie europejskie pluginy, te, które znam, którymi jeździłem, a przynajmniej zdecydowana większość z nich działają tak, że dopóki mi nie pojawi się 0% baterii i 0 km zasięgu, to jadą na elektryce, jak Pan Bóg przykazał. Dopiero kiedy się wciśnie głębiej pedał gazu albo zrobi się kickdown, to wtedy włącza się silnik spalinowy, albo wtedy włącza się silnik spalinowy, kiedy wyczerpie się całkowicie bateria. A to gówno decyduje samo za siebie, co będzie i kiedy robiło. W ogóle Wy nie macie na to najmniejszego wpływu. Więc mam przynajmniej nadzieję, że dzięki takiemu inteligentnemu rozwiązaniu, że on lepiej wie, kiedy jechać na elektryce, a kiedy już włączyć silnik spalinowy, niezależnie od tego, jak głęboko wciskacie ten pedał gazu, to przynajmniej, że teraz, jak już całkowicie rozładowaliśmy baterię i nie mamy zasięgu elektrycznego, to że przynajmniej będzie teraz mało palił, jak będę jechał w trybie hybrydowym po ekspresówce. Ale zanim pojedziemy sprawdzić spalanie, to jeszcze sprawdzimy 0-100 teraz w trybie sportowym, czyli też w układzie hybrydowym. Mogę tutaj wyłączyć kontrolę trakcji gdzieś całkowicie? I sprawdzimy w takim razie w trybie sportowym z kontrolą trakcji wyłączoną, czy mamy tutaj 6,3 sekundy do setki, jak twierdzi producent. O kurde, ale zerwał ładnie. No, tu jest ładnie, dosyć żwawo. Zaskakująco żwawo, rzekłbym. 6,47. Proszę bardzo. Ładnie. Taki drobny plusik w morzu minusików. Natomiast już nawet jak jedziecie delikatnie i wciskacie ten pedał gazu tylko pół milimetra dosłownie, żeby utrzymać prędkość 50 na godzinę, to on już cały czas jedzie z włączonym silnikiem spalinowym. Wjedziemy teraz na ekspresówce, pojedziemy sobie stałą prędkością 120 na godzinę i zobaczymy, jakie będzie miał spalanie. No kompletnie dźwięk tej czterocylindrówki tutaj nie pasuje do charakteru tego auta. Jeszcze jak macie świadomość, że macie Jeepa, Grand Cherokee i to tak się zachowuje pod tą maską, to jest dynamiczne, to nie przeczę.
Dobra, mamy 120, mamy wyzerowane. Aerodynamik osiągnięta wysokość jazdy, czyli w trybie auto jak jesteście i jedziecie powyżej pewnej prędkości, to on i tak go sobie obniży delikatnie o te 2 cm, po to, żeby była lepsza aerodynamika. Tutaj macie jeszcze taki przycisk, on. Przycisk on odpowiada za rekuperację i to jest akurat fajne, bo w większości pluginów nie można sobie sterować siłą rekuperacji, tylko albo ona ustawiona jest na stałe, albo jej nie ma i sterujecie nią przy pomocy hamulca. Tutaj jest tak, że jak ona jest wyłączona, no to funkcję rekuperacji pełni pedał hamulca. Jak ją włączycie sobie, to już po zdjęciu nogi z pedału gazu czujecie, jak samochód zdecydowanie zaczyna zwalniać. No i zwalniając, to jest tam 0,25G tylko przeciążenia, odzyskuje już energię. Jak chcecie dohamować, to robicie to wtedy klasycznym pedałem hamulca. Ujmę to tak. Koszmar i skandal, i są to najbardziej dyplomatyczne słowa, jakich mogę użyć w sytuacji, w której po rozładowaniu samochód jadący 110-120 na godzinę pali wam prawie 12 litrów paliwa. To jest jedno wielkie zakłamanie, taki plug-in. Rozumiem plug-ina, który przejeżdża 70-80 km, który potrafi przyspieszyć sprawnie do tych prędkości, który po rozładowaniu się baterii jedzie i zużywa 7-8 litrów paliwa. Ale auto za pół bańki, które ma czterocylindrowy motor tam pod maską, do tego ciężką baterię, 17 kWh, które niepłynnie jedzie na tej elektryce, nie potraficie wymusić tutaj na stałe jazdy elektrycznej, które jest na tej elektryce ospałe i które potem spala takie ilości paliwa po rozładowaniu baterii, to w ogóle nie powinno zostać dopuszczone do ruchu. Przepraszam bardzo. Jeepie, zwróć nam chociaż Pentastara. Co było w nim złego? Przecież on przy tych prędkościach paliłby 2 litry mniej. Naprawdę. Pentastar były porządnymi, technicznie niezawodnymi i jak na swoje osiągi i moc, bo 3,6 litra i prawie 300 koni, były bardzo ekonomiczne. No powiem wam, jestem wściekły. A jestem wściekły dlatego, że Jeep Grand Cherokee to była zawsze legenda. To był samochód, który w 92 roku, pierwsza generacja, wyznaczyła tak naprawdę segment SUV-ów premium. To od niego, od Grand Cherokee, zaczęły się wszystkie inne SUV-y klasy premium. Jednocześnie dawał sobie radę w terenie. Fajnie wyglądał. Miał super silniki. I dzisiaj, co z tego, że mamy luksusowe wnętrze, dużo lepiej wykonane, fajne ekrany, że mamy wszystkie te systemy? No co z tego, skoro dostaliśmy w Europie odpad? No trzeba tak to powiedzieć, bo to nie jest w ogóle hybryda typu plug-in, tylko to jakieś gówno jest. Taka prawda, smutna. Mam przynajmniej nadzieję, że jedno jeszcze ze starego Grand Cherokee w nim pozostało. I gdzie ja mam tu jechać? To się za każdym razem zmienia. Ale powiem wam, że naprawdę nie budzi zaufania hałas, jaki dobiega tu z zawieszenia. Nawet o, w takim terenie. No nie no, no to takie rzeczy to on sobie robi bez problemu, pokonuje. O, i dupką, widzicie? Jak potrafi dobrze dupką zamieść? Bardzo ładnie potrafi dupką zamieść. Kąty najazdu, zjazdu, prześwit, wszystko to naprawdę się tutaj zgadza. I nawet może to wyglądać całkiem nieźle tam z góry, jak wam dron to pokazuje. Ale mówię, no kurna. Nie wiem, czy to jest słychać teraz, ale tutaj wszystko w zawieszeniu zdaje się grać. No jest gites, no. Nawet, o, tutaj przejedzie. Nic nie widzę. A ma jakieś takie kamerki, które pokazują podgląd? Ma? Właśnie, powinien to być szybki taki przycisk, cyk, dostępność kamerek i wszystko widzę na kamerach, jak jadę, po czym jadę, tak jak jest na przykład w Range Roverach albo w Land Roverach. A tu se zjadę, a co? Dobra, zjechać zjechałem, a podjadę? A tu ciekawe, jak daleko podjadę, pod to zawsze podjeżdżaliśmy, nie? Pod tą górkę tu. No to się zasadzamy i podjeżdżamy. Już wyżej je. No dobrze. To tak zupełnie obiektywnie w terenie daje sobie radę. I to na zwykłej drogowej oponie. To fakt.
nie ma się czego bać, żeby z nim wjechać w głębszy teren. I poważniejszy. Nadal pod tym względem jest spoko, nadal jest duża sztywność nadwozia. Bardzo dobry prześwit. Bardzo fajnie ten napęd pracuje, dając wam sporo nadsterowności na tył. No przy terenowej oponie to sporo będzie w stanie zdziałać to auto. Jedyna rzecz taka niepokojąca w tym wszystkim, no to jest te dźwięki dobiegające z tego zawieszenia. Chociaż im bardziej się w to wkręcam, tym bardziej się do tego przyzwyczajam i już prawie nic nie słyszę. Znaczy staram się niczego nie słyszeć, o tak. Mówiąc krótko, nadal jest to fajne auto terenowe. I to byłby bardzo, bardzo fajny i przyjemny samochód, gdybyśmy mieli tutaj na przykład tego 3.6 Pentastara. Albo nawet, gdyby nie zrobili tutaj plug-ina, tylko do tego Pentastara dołożyli elektrykę i zrobili prawilną hybrydę. Lżejszą, ze sprawniejszym napędem, gdzie nie musicie się bawić tymi przyciskami i gdzie was nie irytuje. Tutaj napęd hybrydowy plug-in w tym aucie po prostu irytuje dokładnie tak samo, jak irytował nas w Alfie Romeo Tonale, której test możecie sobie obejrzeć tutaj na przykład i zobaczyć, że działało to równie bezsensownie jak tu. No przykro mi bardzo. Fajne auto z napędem.